Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem jesteśmy ponownie w Koszalinie. Tym razem jednak nie będziemy odwiedzać hodowców, których byliśmy, a jesteśmy u kolegi Zenona Jabłońskiego z miejscowości właśnie Koszalin, lotującego też w tym oddziale. To jest oddział, przypomnijmy wszystkim hodowcom, o numerze 0193. Tutaj oprócz kolegi Zenona Jabłońskiego wylotuje również Mirosław Wepryk, Jerzy Szcześniak. Z tymi hodowcami już się zetknęliśmy na łamach naszych fotoreportaży. Tutaj jednak przedstawić chcemy tutaj sylwetkę kolegi Zenona, ponieważ kolega stosunkowo od niedawna hoduje te gołębia, a sukcesy ma, że tak powiem, już od samego początku. Dobrze mówię? Tak jest. Tak, na początku jednak chyba kolega lotował wspólnie jeszcze z kolegą Sylwestrem Chilińskim, a teraz obecnie już sam, tak? Samodzielnie. Tak. Tutaj jeszcze nadmienimy może, że oddział Koszalin liczy około 120 hodowców, także jest oddziałem dość licznym i tutaj nie stanowi problemu na zbieranie odpowiedniej ilości gołębi do lotu, żeby wyrobić odpowiednie koeficjenty. Natomiast tutaj jesteśmy dzisiaj, to jest już po siódmym locie, tak? I zapytam tutaj właśnie kolegę, jak to idzie w tym roku właśnie. No takie najgorzej, jestem w czołówce, no w tej chwili jestem trzeci, w ostatnim tygodniu byłem pierwszy, przed trzy gołębie miałem, no cały czas czołówka. A ostatni lot jaki mieliście? Na 600 km. Na 600 km i co, pierwsze gołębie pierwsze były właśnie? Pierwsze gołębie były moje. Pierwsze trzy gołębie, a tu jeszcze powiedzmy jeszcze coś takiego, że tutaj kolega sukcesy to nie tylko, że w tym roku ma, ale tak jak powiedziałem, zaczynał od razu powiedzmy z górnej półki tych sukcesów i między innymi był mistrzem oddziału w maratonie, tak? Byłem mistrzem na młodej gołębie, lata poprzednie, w tamtym roku byłem mistrzem w maratonie, najlepsza samica, najlepszy lotnik oddziału. W regionie miałem trzeciego gołębia, no same plusy. No. Same takie plusy, ale też to nie są takie sukcesy przypadkowe, ponieważ kolega też gołębie, które nabywał, to też od razu były gołębie bardzo wartościowe, które pokażemy za chwilkę, kiedy przejdziemy do gołębników i tam powiemy trochę jeszcze o jakich to są raz gołębie. Natomiast tutaj pokażmy jeszcze, jak wygląda gołębnik. Tutaj widzimy, tak wygląda, to jest gołębnik położony dokładnie, jesteśmy, to jest taka część jakby Koszalina Kretomino, tak? Tak, przy Koszalinie. Przy Koszalinie, to jest pod samym Koszalinem od strony Poznania. Tutaj jest taki gołębnik, zobaczmy, on ma taką charakterystyczną wieżę, której nie można spotkać, że tak powiem, w innych konstrukcjach. Ja w każdym razie takiej nie widziałem, poza tutaj właśnie u kolegi Zenka, jak jest. Tutaj widzimy teraz gołębie, to trenują, tak? Są trenują wypuszczone? Młode. Młode sobie tak, o, tegoroczne, młode. Widzimy, ile kolega ma w tym roku młodych? No, ponad 80. Ponad 80, a wszystkich gołębi w ogóle ile jest w tutaj w gołębniku? Ponad 100. Ponad 100, a w rozpłodzie? W rozpłodzie 30 par. 30 par, a do lotu? 70 wtedy wynikało z matematyki, kalkulacji. Tak, z matematyki. To tak będzie, tak? Tak, tak będzie. Dobrze. To tutaj popatrzmy jeszcze, jak te gołąbki sobie tutaj siedzą na tej wieżyczce. A ta wieżyczka, co to jest takiego w tej wieżyczce się mieści? No to był początek rozpoczynający się tam gołębi. I tam młode teraz przebywają, stare czy tam rozpłód? Co tam kolega ma? Rozpłód. Rozpłód, tak? Dobrze, to zaraz przejdziemy, zobaczmy, tutaj są takie woliery, bo tutaj chyba tak troszeczkę wieje, to kolega widzę osłania takim drobną siatką te woliery, żeby chyba im nie wiało, tak, za mocno. To widzimy, dobrze. To teraz przejdziemy do gołębnika i tam pokażemy jeszcze, jak kolega te gołębie w jakich warunkach trzyma, co tam ma, jakie rodzaje cel i tym podobne. Tutaj nim przejdziemy do gołębnika, chcę jeszcze kolegom pokazać takie ciekawe rozwiązanie, które kolega Zenon tutaj posiada. To jest, a mianowicie są takie szuflady specjalne z rusztem, gdzie pał nie spada w ogóle na dół, tak? Nie wieje, bo to są pełne, można to zobaczyć? To są wentylacje. To są wentylacje takie, tak? Aha, i to, a można kawałek wysunąć, pokazać, o co chodzi? O, to są takie specjalne... Do zgarniania. Do zgarniania kału też i przy okazji są wentylacją, tak? Wentylacją przesuwa się wewnątrz. To kolega sam to wymyślił, czy to ktoś... To są kupione, gotowe takie. Gotowe, a kto to wymyśla takie te? Jestem belgijski. Aha, czyli to było podglądnięte na zachodnich, u zachodnich hodowców. Tak. Dobrze, to tu może wejdziemy do gołębnika i kolega teraz powie, do jakiego gołębnika wchodzić będziemy pomału. No do młodego wejdziemy, czy do rozpłodu. No to jak, gdzie kolega uważa? Po kolei, tu jest. Tu, pokażmy. Tu jest młodzież, młodzież. Tutaj są gołębie młode. Tutaj są te gołębie młode właśnie. Tu je teraz widzimy, o tutaj to jest wlot, one tutaj sobie siedzą. Nie, nie, nie trzeba, to może tak być. O, tu widzimy. Tam staliśmy na zewnątrz, od tamtej strony właśnie filmowaliśmy. Teraz tutaj mamy te młode. Ile tych kolega, jeszcze raz przypomnij, ile kolega ma młodych? 80 parę. 80 parę, a teraz jeszcze są to młode wywodzące się z takich gołębi raz. Kolega posiada bardzo dużo oryginalnych gołębi z hodowli Andreasa Drapy. To są dzieci Karla, Champa, Flicera. Posiada kolega od André Rothofta gołębie. Gołębie od Erika Bergmosa, oryginały. Gołębie z hodowli Rainera Pittmana. To są gołębie głównie wywodzące się od Gintera Prange.
z tych gołębi, z oryginałów, wszystko z oryginałów. Ale ostatnio też kolega nabył takie gołębie z hodowli Krzysztofa Kusia, prawda? Tak. Tak, to są gołębie też z takich olimpijskich gołębi, które kolega Kuś posiadał w swojej hodowli, jak również z jego najlepszych lotników. Tu pokażmy jeszcze może te inne gołębie, które kolega posiada. Tutaj w tym boksie to drugi boks po prostu, tak? To jest młodzież młodsza, aha, która jest oddzielnie oblatywana. Oddzielnie, tak? Czyli kolega oblatuje tą starszą młodzież, powiedzmy, i tą młodszą młodzież oddzielnie. Tak? Tak. Dobrze, tak, to widzimy. Tutaj konstrukcja ściana przesuwna. Tutaj wentylacja jest zapewniona poprzez sufit z siatką, który jest częściowo przysłonięty. Tutaj widzimy takie cele lęgowe. Ścianę, tu wentylację można pokazać, jak przesuwa ściany. Tutaj tu widzimy, są takie, podłoga jest na litej posadce, a brzegi zawierają takie szuflady z siatką i wtedy można przydławiać je. I wtedy nie ma regulacja cyrkulacji powietrza. O, widzimy. Tutaj teraz wodę coś jest dla tych gołębi młodych, czy są pusta, sama woda jest, czy jest jakimiś dodatkami? W tej chwili jest sama woda. Sama woda, zobacz. A kolega sam się tutaj zajmuje hodowlą, czy ktoś pomaga w hodowli? No nie sam, w tej chwili jestem sam. Sam i sprzątanie wszystko samodzielnie? No sprzątanie tam już jest pomoc. Pomoc jest, czyli ktoś jednak pomaga. Ktoś pomaga w sprzątaniu. Rozumiem. To chodźmy teraz do tej... Karmienie odbywa się przeze mnie, sprzątanie... Przez pracowników. Tak. Rozumiem. Zobaczmy, kolega taki porządek ma tutaj, metalowe karmiki, które są powieszone na ścianie, zapewniają taką estetycznie, to wszystko wykonane jest. Tu jaki gołębik jest? To jest ten rozpłodowy, tak? To są te gołębie, których mówiliśmy. Czy możemy jakieś pokazać, jakiegoś wybitnego samca, samczyka może, samiczkę, które tutaj kolega tak by chciał się pochwalić? I Finekę. Finekę, to jest z linii Finekę 5000, Flora Fervorta, gołąb z 2010 roku widzę i oryginał to z hodowli Rainera Pittmana po Finekę 5000. Zobaczmy go. Kolega już coś z niego uzyskał? Tak, jakieś, tak. I teraz, a jakie się najlepiej koledze sprawdzają jako lotniki tutaj w oddziale? W gołębie? Sprintery. Sprinty mam. Sprinty od Erika Brykmosa? Tak, tak. Drapy. Drapy się sprawdzają. Szczęty mam poszczęty. Szczęty, jak widzieliśmy tam w rodowodzie, to jeszcze pokażemy za chwilkę szczegółowo, jak to wygląda. To tu zobaczmy. One tutaj sobie siedzą, to są młode gołębie. Tu mamy, o, zobaczmy. O. Więc tak sobie spokojnie tutaj siedzą. Tutaj nie wieje teraz. Przed gołębnikiem są takie woliery obszerne. Tutaj widzę, kolega ma z pleksy zrobioną klapę, że można zamknąć wylot. A gołębie sobie mogą spokojnie tam wyjść. Teraz nad nami jest ta wieża właśnie, którą pokazywaliśmy. Tu zobaczmy, jest dziura w suficie do tej wieży, tak? Zrobiona, ale to zobaczymy, wejdziemy tam. A teraz jesteśmy w gołębniku lotowym. Tu zobaczmy, jak kolega ma zrobione. O, widzimy, że z tyłu jest taka charakterystyczna rzecz, że jest cela nie dotyka do samej ściany, a z tyłu jest dylatacja taka zrobiona, taka odstęp i zabezpieczone siatką i wtedy jest z tyłu swobodny przepływ powietrza, widzę. My takie chyba rozwiązanie już u księdza Kostorza widzieliśmy podobne z siatką. To też było projekt, sam wymyślił kolega, czy gdzieś podglądnął? Nie, nie, bo jak gomiki kupiłem gotowe. Aha. Ja kupiłem na Rumi, od Jerzego Nowickiego. Aha. Czyli on był z Rumi? Tak. Aha, czyli on jak się nazywa po prostu takie gołębie, takie patenty ma. To zobaczmy. Tutaj tak solidnie wykonane. Podłoga jest, że tak powiem, podobnie jak tam lita. W rogach są, w brzegach są te wentylacyjne kanały. No i tutaj, i tu są te lotniki. Ile ten kolega ma tych cel? Posiada wszystkich razem? 2, 4, 54, tak? Tak. Czyli mamy razem, czyli około 100 gołębi jest do lotu wtedy. Tak. Ale wszystkie chyba nie są obsadzone. Nie, rozumiem. Dobrze. Samice się tam oddzielnie, bo w tej chwili to są samce. Samce? A samiczki gdzie? Obok. To zobaczmy, może przejdźmy do samiczek też. O, teraz wejdziemy. O, samiczki siedzą tutaj, taka wolierka jest coś, ala. Tu już jest na ruszcie, że tak powiem, metalowym. Zobaczmy. O, widzimy. Teraz jaki lot będziecie mieli następny? Na 760 km. Aha, czyli już taki długi. Boxtel. Jakieś specjalnie przygotowania im kolega robi, treningi tak, na to? Tak, tak, przygotowania odbywają się specjalne. Aha, a co to można wiedzieć, jakieś szczegóły czy nie za bardzo? No to każdy ma swoje każdy tajniki. Każdy ma swoje tajniki, czyli nie będziemy zdradzać na razie, ale zobaczmy, jak tu wygląda. Także na razie dziękujemy, przejdziemy teraz może, więcej porozmawiamy jeszcze o tych gołębiach. Mamy o tych, a pokażmy ją właśnie może.
oddziału. Powiesz mi jeszcze, jaki to jest gołąb, jakim, o jakim numerze? To jest DV. Jaki jeszcze raz? DV. DV i co to jest mistrz? Mistrz oddziału tamtego roku i w tej stronie, w tym roku przodujący cały czas pierwszy gołąb oddziału. A z czego to jest gołąb wywodzący się? No, z linii niemieckiej. Ale jaki gołębi? Tych, tego Pitmana, czy nie, Prangego, czy inne jakieś? To nic, to będziemy się później dowiadywać. Dziękuję bardzo i przejdziemy teraz dalej. Tutaj przechodząc obok do pomieszczenia przy gołębnikach, tutaj zobaczmy, jak kolega ma takie pomieszczenie gospodarcze, tutaj zobaczmy też półkę. Tutaj też kolega przechowuje karmę, tak? Tak, karmę. Różnego rodzaju inne preparaty przechowuje. Jakie, na czym kolega bazuje, widzę? Na owatorze, no, tak? Owatorze, tak. Od dawna? No od początku, od istnienia. Spółki, znaczy hodowli. Hodowli od 4 lat, tak. Tak, i to na, i się sprawdziło wszystko, tak? No, jak widać, na powinnikach sprawdza się. Rozumiem. A co tak kolega z tego owatora by wyróżnił, jaki najbardziej produkt? No każdy jeden. No tutaj Forte Mix. Krawy. Na co to jest? Zioła jakieś, ziołowe, no, to wszystko, tak? Wszystko są ziołowe i... to mówisz, cały program owatora posiada. Aha. Tu zobaczmy też, są, jak się nazywa, rodowody, które kolega do tych tutaj przygotował, to Krzysztofa Kusia, widzimy, to jest gołąb. Teraz chyba kolega ma właśnie z tego gołębia syna tego, tak? Czy córkę? Tak, tak, nabyłem. Tu zobaczmy też właśnie o Krzysztofa Kusia, są gołębie. Są tu też gołębie, widzimy rodowody od oryginalnych gołębie Gintera Prange, od Rainera Pitmana, ale to też są gołębie super z Kleinego Dirka, Super Doyman 100. Tutaj Toxter, Kleine Dirka. Tu widzimy Kleine Dirka, córka. Tutaj Harikana 51 są gołębie też od Rainera Pitmana, czyli sama górna półka widzimy. Syn Fineke 5000, Flora Fervorta. Z tym, że to są, teraz oglądamy gołębie, które pochodzą z hodowli Rainera Pitmana. Tutaj mamy już, jak się nazywa, kolegi gołębie, które tutaj sobie sam kolega dorobił rodowody do swoje. Tu widzimy oryginalnego Van Luna. To się nazywa Hub Hermans, hodowca, który posiada. Tutaj kolejny Van Loon. Także tutaj możemy oglądać i dopatrzymy się. O, widzimy tutaj oryginalne gołębie Andreasa Drapy. To jest akurat z linii Karla i Flicera. Tutaj też mamy gołębie Erika Bergmosa, o których rozmawialiśmy. Także widzimy, że to jest sama górna półka. Tutaj te gołębie kolega tak nabywa, że sam jeździ, czy po prostu na targach, czy poprzez internet? W jaki sposób to się odbywa? Nie, no myśmy razem z kolegą Chylińskim nabywali i tak... Rozumiem. I to tak dużo gołębi tutaj jest jeszcze. Zobaczmy, no Grebelna, możemy... Knypela są gołębie. Tu jest Szczępka. O, tu Szczampa mamy syna, albo córkę. Co to jest gołąb ten? Bo tu był Szczamp, a tu był Van de Pasza, Janusz. Jana Van de Pasza. Bardzo drogi gołąb. Tak. Pierwsza to była As Samica Niemiec 2007 roku. Najlepszy gołąb w Niemczech. Także tutaj widzimy, co są naprawdę gołębie z górnej półki. Tu widzimy właśnie te oryginały jeszcze André Rothofta. Tu można, widzę, przeglądając, dopatrzyć się naprawdę znamienitych gołębi. Tutaj od Desmet Andrzej Patryka, też znane gołębie i rzadkie w sumie. Tutaj mamy też gołębie Berna Knipela kolejne. Także jest tych gołębi tutaj dużo. Kolegi Leszka Pielesiaka z tego gołębia Pinion 340. To był chyba gołąb, który miał najlepszy wynik na świecie. Kiedyś w jakimś kategorii, nie pamiętam teraz dokładnie, ale jest to też gołąb utytułowany. Zresztą hodowca też jest nam znany. Z tymi większością hodowców możemy się zapoznać też na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć nazwisko kolegi Leszka Pielesiaka. I tam też zobaczyć sobie, o tu Gerda RT4 te gołębie. Zaraz jeszcze te to są. Różne mamy takie. Sprinta pokażemy. To pokażmy go jeszcze tutaj. Niepokazany sprint był. Sprinta Bergmosa? Tak. To był wcześniej. Erika Bergmosa były gołębie wcześniej. Pokażmy jeszcze. O, tu oryginalny sprint. A, tu jest. Ja już tutaj może tak. O, zobaczmy, to jest Erika Bergmosa, rodowód oryginalny. I tutaj jest Alberta Marcelisa z linii Sprint. Dokładnie. To jest gołąb, który w pierwsze miejsce na olimpiadzie w Lewinie zdobył. Jakby ktoś nie wiedział, to przypomnimy. A z drugiej strony jest matką Zoe. To jest też jedna z najlepszych samic z hodowli Erika Bergmosa. To jest pierwsze miejsce miała w narodowym locie w Argenton. A oprócz tego też 5 innych pierwszych konkursów zdobyła. Także widzimy, kolega bazuje na bardzo dobrym materiale, co też znajduje odzwierciedlenie w jego wynikach. Szczegóły tych wyników, jakie osiągnięcia kolega zdobył, to będzie można się zapoznać na stronie internetowej. Tam też można zobaczyć, jakie gołębie kolega posiada w hodowli, jak również jakie wyniki osiąga. Także na dzisiaj dziękujemy i zapraszamy do oglądnięcia naszej strony, gdzie można się będzie zapoznać szczegółowo z gołębiami z tej hodowli, jak również z osiągnięciami kolegi Zenona. Dziękuję bardzo. Dobry lot. Dziękuję.